sobie książkę. A ty co tam robisz? No teraz to nic nie robię. Bo przed chwilą grałam sobie w taką grę na telefonie taty. I sobie ją odinstalował tak po prostu. Nic mu nawet nie zrobiłam, no. No, może to była gra na taty telefonie, ale nie miał prawa jej odinstalować. Miałam już tam któryś level, to bardzo wysoki. No wiesz, jaki jest tata. Tata nie lubi zainstalowanych gier na swoim telefonie. On od razu odinstalowuje, żeby nie mieć, wiesz, śmietniku, jak on to mówi. No wiem. Ale z drugiej strony, no mógł ci tą jedną grę zostawić, rzeczywiście. No mówiłam mu, ale jak zawsze mnie nie słuchał. Wiem, mam superowy pomysł, mamo. Słuchaj mnie. Zrobimy na tacie małego pranka. Oj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ale mi usunął grę, mamo. To jest bardzo dobry pomysł. W sumie masz rację. Są wakacje. Możemy zrobić tacie jakiegoś pranka. Już dawno nie było na nim żadnego pranka. Ostatnio żeśmy zrobiły tatuaż. Także... Rok temu. Na wakacje. Także to co myślimy? Powtórzyć chyba. Musimy powtórzyć. No ale co? Ja nie mam żadnego tatuaża czy coś. No ja też nie. W sumie w domu miałam jakieś, ale to takie na rękę dla mnie, takie no. Nie, musimy coś pomyśleć innego, tak żeby się tata nie zorientował. Chyba mam pomysł. Zaraz coś przyniosę. Ciekawe, co macie mi przynieść. Mam nadzieję, że ten brak będzie genialny i coś fajnego wymyśli. I zemsta będzie słodka. No. To będzie to. Jej, mamo, o, dziękuję. Tak, zawsze chciałam mieć włosy na różowo, ostatnio mi zeszły. Dziękuję, że mi to zakupiłaś. Ale to nie będzie dla ciebie. To będzie dla tego brak, taty. No wiesz, przefarbujemy mu włosy na różowo. Oj, to lepszy pomysł. To będzie super. Pokaż to mi zawsze. No, to jest na 3 czy 4 tygodnie, także no... Kilka zmysł, także tata będzie musiała tak do pracy iść. Pójdzie w poniedziałek, a tutaj takie zaskoczenie. To nie jest ta farba na jeden dzień, ale genialnie. Okej. To teraz tylko musimy obmyśleć plan. Wiem. Mamo, gdzie jest tata? Tata właśnie poszedł na basen, trochę popływać, ale niedługo wróci. Także musimy się szybciej zastanawiać, jak to zrobić, żeby tata się nie zorientował, że chcemy mu przefarbować włosy. Mamo, ale ja już wiem, co możemy zrobić. To genialnie. Jaki masz pomysł? Dobra, to słuchaj. Tata jest na basenie, tak? Okej, no to jak wróci z basenu, to ja mu powiem, że zrobimy taką fryzurę. I to będzie, może pomyśli, że to jakieś żel, nie? No popatrz, to jest takie jakieś żelowe. No i wtedy mu nałożę tej farby. Wiesz, a zaraz idziemy też na kolację, no to na pewno będzie zadowolony ze fryzury. Masz dobry plan, to jest dobry pomysł, ale nie wiem, czy tata będzie zadowolony. Trochę się boję, jak zareaguje, a jak to naprawdę nie zejdzie tak szybko. No a ja byłam zadowolona, że mi skasował grę? Nie. To on też nie będzie zadowolony. Idziemy. A w sumie muszę to jakoś schować. Musimy to coś schować na razie. Tak na chwilkę. Znasz to już i to się otwiera. Koło tutaj. Tak. I koło tego połóż żel. Powinien zaraz być, zanim czekamy. No trudno. Co robimy? No nic, musimy poczekać.
maskę mamy, to mamy. A, jeszcze ci będzie potrzebna rękawiczki. Już jest twarda. I chyba zimą. Bardzo dobrze. Ale wiesz, mamo, no jak tutaj się smażuje tym z żelem, nie? Z wodą, no to on nie używa takich rękawiczek, no. To powiesz, że nie lubisz, jak ci się ręce lepią albo coś. To się lepi? No żel trochę tak. No dobra, okej. Okay. No dobra. Ja to schowam. Nie wiem, czy gdzie ty byłaś? Jak ja wychodziłem, to ciebie nie było. W domu byłam. A co tutaj się dzieje? Co to takie hałasy? No, wiesz, tata przyszedł. I była taka mała, ale taka mała wojna na ręczniki i na koło. Dobrze, że tata już wróciłeś, bo zaraz idziemy na kolację, bo już jest pora. Ale Nikola miała chyba dla ciebie jakąś niespodziankę. Jaką niespodziankę? Aż się boję. Ale czemu nie skorzystać? Niespodziankę? Niespodziankę. Tak? No, bo mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Tu mam prawo koło też, bo... Oj, tato, teraz! Nie musisz zaraz na kolację idziemy. Tata. Aha. Gdzie schodzi chyba powietrze? I co? Muszę sobie co to za niespodzianka? Słuchaj, teraz siedź tutaj wygodnie. Tam też krzesełko. No. Siedź wygodnie. A ja ci zrobię epicką wakacyjną fryzurę. Nie wiem, czy będę w ogóle używał żelu. Ale ostatnio mamę uczesałam i powiedziała, że tak piękne, żebym tatę uczesała. No i no tato, patrz jak piękny, no. No teraz jestem właśnie. No właśnie. Dobra, ale pod warunkiem, używaj mojego żelu i na lewą stronę musimy włosy dać. Tak, tak teraz. No. No dobrze, szczotkę mam. A czemu ty taka ten? No bo mówiłam ci przed chwilą, że ostatnio mamę uczesałam takie przeplatańce i raz te i w ogóle. Dobra. No i powiedziałaś, że tak ślicznie. To gdzie mam usiąść? Nie wiem. Tutaj. Tak, dobra. Dobra, okej. Chyba, że na krzesełku. Na dworze? Tutaj. No to przenoszę krzesełko, dobra. Przenoszę krzesełko. Tu będzie idealnie, przed lusterkiem. Tato, pod to ma być niespodzianka przecież. Aha, no w sumie. No, siadę tam. No dobra, to ja siadam. Ale się nauczyło. O, jak fajnie, fryzjera. Dobra, to ja tu jest mój żel gdzieś był. Tak, ja mam tutaj w szafeczce. O, biorę szczotkę. Wzięłam moją, bo ty nie masz. A może bez żelu, co? Czy bez żelu? Nie, no patrz jakie masz tutaj takie dziucka. No, da, bo się spuścić. Ty mnie czy siebie? Nie, dobra. Nie no, mówię ci, że żelem, bo patrz, jak ci tutaj pieje w ogóle, ty tylko nie widzisz, ale no. No dobra, o już chyba. Dalej, dobra, bo się spóźnimy. Już rozczesane. O, dobra. Ja miałem się przebrać, a w sumie mogę iść ten. Przebrać? Wyglądasz tak. Tak. Chyba sobie nie mam, tak, że... Okej, okay. To jest taki żel, taki jakby brązowy, tak? Taki
jakby ten, no to ja go nie, no ten złoty taki. Tak, złoty. Daj ten, go pokaż. No to jest ten, patrz, już otwieram go. No ten, no masz. No dobra, to jest ten. Dobra. Dobra, mam go. Samą górę, i nie? Samą górę. No, dobrze. Dobra. Mam go już trochę. Nie za dużo, wiesz? Dlaczego ty w rękawiczkach w ogóle mi chodzisz, że? No bo to jest takie dziwne w dotyku, tata, jak ty tu możesz czasami dotykać. No tak, później się kleję w ręce. Teraz to nabieram sobie. O, tak. To już jest ta fryzura? Ale jeszcze potem ci zrobię takie fajne coś. Aha. Tak z drugiej strony, takie o, takie wiesz. O, trochę tak. Okej, okay, ale tak z tyłu nie, tato? Nie, z przodu. Bo no, tylko z przodu masz takie te, takie właśnie. Ale chyba za dużo tego, żeś mi dała. No, mi się wydaje, że nie jestem od tego ekspertką. Chyba troszeczkę za dużo. Więc będziesz musiał chyba trochę poczekać, aż wyschnie, no. Nie, no możemy iść od razu. No, ale troszeczkę jest za dużo. A i tak jeszcze, a nie mam zegarka przecież. Jeszcze tak mamy jakieś, nie wiem, zanim tam dojdziemy, to jeszcze tak dużo. Mamy otwarte jeszcze, nie wiem, ale się wyrobimy. Mi się wydaje, że już masz łanie, bo nie chcę też przesadzić z tym, że tak? No. No dobra. I tutaj jeszcze ci poprawię, bo masz takiego włoska upartego, że ja to nie mogę. Okej. Dobra, ale wiesz co, jednak tutaj na górze jest troszeczkę za dużo. Będziesz musiał chwilę poczekać. A to... O, jeszcze tutaj tylko poprawię, no bo wiesz, tato, ty będziesz królem chyba na tej kolacji. Uwierz mi, że wszyscy będą na ciebie zwracali uwagę. Będziesz siedział w VIP-owskim miejscu. No ja cię tu mogę jakiś garnitur założyć. O. I co, już mogę spoglądać w usterkę już? Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Dobra, a ja myślę, że już. Tutaj. Mamo, jak myślisz? Tu jest ładnie? Nie no, myślę, że jest pięknie. No po prostu tak jak Nikola mówi. No wszyscy dzisiaj będą... Będziesz centrum uwagi, wszyscy będą na ciebie się patrzeć. No nie, no bez przesady, ale mama ma rację. Będę gwiazdą normalnie w tej restauracji. Dobra, już. I co? Już mogę spojrzeć w lusterko, czy jeszcze nie? Nie wiem. Nie wyschło jeszcze? Tak, tak trochę, ale jak nalegasz, pokaż jak z przodu. Po prostu jest. Jeszcze nie wyschła, ale jest po prostu szał. Jest na boczek? No, no oczywiście, że na boczek. Chodź. Nawet palce sobie ubrudziłam tym żelem. No ja nie wiem, co to za żel. Ten żel schodzi? Schodzi, schodzi. Ja idę trochę na teraz sobie usiąść. Teraz wy się szykujcie. Szykujcie. Mamo, prank się udał. Słuchaj, jest genialny. Tata wygląda. Będzie epicka jego reakcja na pewno. Gdzie on? A, w łazience. Nikola, to jest ta fryzura? Boże, przecież jak ja tam się... Którego ty żelu używałaś?
Nikola! Nikola! Co robisz? Można? Co tak kukasz? Którego ty żelu używałaś? Gdzie jest mama? Też tam się chowa? Obydwie braliście w tym udział? Czemu ja mam różowe włosy jakieś? Masz zwity. Dobra, idę je teraz myć. Mam nadzieję, że też się zejdzie. To jest ta jednodniowa? Nie, to nie jest jednodniowa. A ty co ty tam robisz? To jest na kilka zmyć. Na co? Na kilka zmyć. No to macie jedno zmycie właśnie teraz, dopóki jeszcze jest mokre, bo jak to nie zejdę, to będę wyglądał jak... Nie powiem kto. Zobaczymy. Słuchajcie, muszę kończyć ten odcinek. Idę zmyć to coś z mojej głowy, mam nadzieję, że to zejdzie jeszcze szybko, tak nie wyschło. Ja, cię, jak to wygląda, zobaczcie. Wy się przyglądajcie, wy się przyglądajcie. Także słuchajcie, 5000 łapy w górę i nagrywam zemstę, jeszcze nie wiem jaką, ale też tutaj jeszcze na wakacjach, bo dopiero mam... Rok temu też mówiłeś na wakacjach. No i zobaczymy, rok temu na wakacjach. Aha. Nagrałeś. Słuchajcie, to naprawdę to ten film to miał być historyjka jakaś, Nikola wymyśliła, że zrobi tacie fryzurę, a się okazało, że mi pofarbowało w ogóle włosy, wyglądam jak nie powiem kto. I ale muszę kończyć, słuchajcie, szybko, muszę szybko kończyć, bo idę to zmyć, także do zobaczenia za chwilę. Znaczy już w ogóle do zobaczenia, papa, zostawcie łapki w górę i ten, i zemsta na Nikoli, 5000 łapek w górę i taka zemsta będzie. Dobra, ja lecę szybko, trzymaj to.